8 do 16. No i w sumie. No. No, ale czyli w tym roku nie będzie aż taki bogaty ten nasz orkiestr. Nie będzie ani aukcji, ani koncertu na placu, tak jak co roku. Aha, ale czyli dom kultury też żadnej aukcji nie organizuje w ogóle. Po prostu troszeczkę to wszystko skromnie. Zawsze było tak, że to dom kultury nam pomagał. Nie było tak, że oni sami to organizowali. To znaczy parę lat temu tak, ale teraz generalnie było tak, że nam pomagał, no, że nie ma zapału i zostało tylko parę osób. No to jest jak jest, będzie zbiórka i będzie fajnie. Aha, czyli od której godziny ta zbiórka będzie? Od 8 do 16. Od 8 do 16 godziny, aha. I no to wszystko trochę jest trochę, no malutko tego, bo to zawsze to tak ładnie wyglądało, zawsze były jakieś światełka, ani to, ale jak tam, ani burmistrz nawet nie chciał wspomóc, czy jak to, no jak to w ogóle? Nie. Miasto wspomogłoby finansowo, natomiast kwestia organizacyjnie, więc tam no, po prostu no, nie było osoby w mieście, która mogłaby to wszystko koordynować. To był jedyny tylko problem, prawda? Jest nas po prostu za mało, żeby to wszystko uciągnąć. Ile wolontariuszy w ogóle będzie teraz? 27 wolontariuszy. Ile? 27. 27, no to też troszeczkę malutko. No w tamtym roku jaka ta kwota była? 120 bodajże. 120, znaczy wolontariuszy w tamtym roku było, a teraz jest tylko 27. No to troszeczkę to jakoś... No wtedy działały wszystkie szkoły, wszystkie instytucje. Całe słabo było zaangażowane, a teraz praktycznie zostaliśmy sami. Dlatego tylko nasza szkoła tu. No to czyli by wychodziło z tego, że trzeba było na drugi rok jakoś to gdzieś bardziej... Dobrze było tak, no ja to tak widzę, że no gdyby jakaś instytucja miejska, no nie wiem, czy ze strony pana burmistrza wyznaczenie właśnie osoby, która by koordynowała to wszystko. Osób zaangażowanych będzie dużo. Kwestia tylko, żeby ktoś się podjął koordynacji i tej takiej podstawowej organizacji. No bo to tak właśnie, żeby były efekty. No bo to tak w zasadzie, to przecież to promocja, to oprócz tego, żeby tu była jakaś fajna akcja przy tym zbieraniu tych pieniążków na tam orkiestrze, to i można to zgłaszać gdzieś tam do telewizji, ile to te wszystkiego. Jakaś promocja sławna by była. Cel jest szczytny i piękny i tu młodzież też się angażuje bardzo. No tylko kwestia, żeby to, mówię, w jakąś większą grupę osób zebrać, która by chciała to wszystko zrobić. Czyli tylko liceum w ogóle. Tylko liceum. No i przedszkola. I przedszkola organizują koncert. Z tego zrobiłem. W sobotę będzie koncert organizowany przez przedszkola. O której godzinie? O godzinie 12 w Domu Kultury będzie. Także przedszkola też, jak co roku się angażuje. Aha, ale żadnej aukcji tam nie będzie, nic w ogóle, czyli... Nie będzie żadnej aukcji. No to troszeczkę mało w tym roku sławno jednak zbierze tych pieniążków. No na pewno mniej, zdecydowanie, no na pewno mniej, no, ale trudno, no myślę, że chodzi o manifestację pewnych celów, pewnych dążeń. To chyba najważniejsze. No, także jest młodzież, która chce to robić i to jest najpiękniejsze. No to teraz trzeba po prostu tylko na drugi rok bardziej się jakoś gdzieś skupić, gdzieś jakoś to... To no miejmy nadzieję, że będzie się tak. Miejmy nadzieję, że będzie to lepiej, będzie więcej osób, które będą chciały się tym zająć. Dziękuję bardzo.